Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej i witam w 27. odcinku na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Tak jak zapowiadałem tydzień temu, dzisiaj omówię herb Florencji, czyli stolicy Toskanii. Przypominam, że jest to cykl toskański rozpoczęty odcinkiem o herbie Toskanii. Podlinkuję Państwu, także zapraszam serdecznie. I cóż, startujemy. Florencja, miasto w środkowych Włoszech, położone nad rzeką Arno, stolica kulturowa Włoch, kolebka renesansu, stolica administracyjna oczywiście Toskanii. Swoją świetność miasto przeżywało w okresie Republiki Florenckiej oraz w okresie Wielkiego Księstwa Toskanii. Znani pochodzący z Florencji to bardzo głośne nazwiska znane na całym świecie, oczywiście Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Michał Anioł, Benvenuto Cellini czy chociażby Machiavelli. Blazonowanie herbu Florencji przedstawia się w następujący sposób. To czerwona, otwarta lilia na białym lub srebrnym polu tarczy herbowej rytu francuskiego średniowiecznego. W tamtym tygodniu, omawiając herb Toskanii, mówiłem Państwu o tarczy i przedstawiałem tarczę rytu typu francuskiego nowożytnego. Tym razem mamy właśnie herb Florencji na tarczy francuskiej średniowiecznej. Historia lilii florenckiej w herbie miasta ma swoje początki w XI wieku. To właśnie od tego okresu widzimy wizerunek tego bardzo popularnego kwiatu w herbie miasta. Oczywiście w troszeczkę zmienionych kolorach, bo w XI wieku miasto komunikowało się białym kwiatem w herbie na czerwonym polu. W około XIII wieku te kolory zostały odwrócone. W 1252 roku dochodzi do wybicia pierwszego florena, czyli złotej monety, która rozsławiła Florencję na cały świat. Złota moneta o wadze 3,5 grama właśnie charakteryzowała się symbolem, tym charakterystycznym symbolem właśnie lilii florenckiej. I trzecia data, która jest związana, bardzo ważna data związana z herbem Florencji, to 1809 rok, kiedy Florencja zostaje podporządkowana Napoleonowi i właśnie wtedy administracja napoleońska próbuje zmienić herb miasta, dodając przeróżne inne kolory, chociażby kolor zielony symbolizujący łąkę, czy trzy pszczoły, które miały uświetnić ten herb, ale niestety ten herb popada w niełaskę mieszkańców. Mieszkańcy bojkotują go bardzo skutecznie i tak naprawdę ten herb nie wchodzi, nie zapisuje się w historii miasta. Symbolika herbu Florencji wiąże się z trzema teoriami. Teoriami bardzo mocno popartymi przez florenckich heraldyków, włoskich heraldyków. Oczywiście tych teorii było zdecydowanie więcej, ale ja poświęcę czas dzisiaj na te trzy najważniejsze, te trzy akcentowane przez heraldyków jako jedne z najbardziej prawdopodobnych. I tak, szanowni Państwo, pierwsza mówi o tym, że Florentia, czyli nazwa Florencji za czasów Cesarstwa Rzymskiego, pochodzi od imienia bogini Flory, bogini kwiatów, bogini wiosny. Druga teoria mówi o tym, że Florentina, czyli kwiat inaczej zwany lilią florencką, lilia niemiecka, irys niemiecki tak naprawdę, kwiat, który rośnie w około Florencji, jest bardzo popularnym kwiatem Toskanii, został zaczerpnięty do symboliki miasta i trafił przez to na tarczę herbową i jest oficjalnym symbolem miasta aż do dzisiaj. A trzecia teoria bardzo mocno związana z symboliką chrześcijańską, bo lilia, jak Państwo dobrze wiecie, jest symbolem Matki Bożej, Matki Jezusa Chrystusa. No i te związki z Matką Bożą widzimy chociażby w postaci nazwy wezwania najważniejszego kościoła w Toskanii, czyli Santa Maria del Fiore, czyli moglibyśmy to przetłumaczyć jako kościoła Matki Bożej Kwietnej. Więc widzimy, że te nawiązania od czasów rzymskich przez średniowiecze aż do współczesności są bardzo mocno związane właśnie z kwiatem lilii, z kwiatem irysu niemieckiego
inaczej zwanego tęczówką białą, czy właśnie lilią florencką. To tyle o symbolice. Lilia florencka jest oczywiście wykorzystywana również na sztandarze, oficjalnej fladze miasta, ale również na gonfalonie. Gonfalon to chorągiew miasta, prostokątna na drzewcu, a gonfalony są bardzo popularne we Włoszech, bo mają swoje początki jeszcze za czasów Cesarstwa Rzymskiego. To właśnie gonfalony były wykorzystywane jako oficjalne chorągwie wojsk chociażby Juliusza Cezara. Szanowni Państwo, gonfalony mają się dobrze we Włoszech ze względu na heraldykę miejską. To właśnie miasta obok oficjalnych flag, obok oficjalnych herbów wykorzystują również gonfalony i jednym z przykładów jednym z przykładowych miast jest właśnie Florencja. Szanowni Państwo, co ciekawe, na gonfalonie i na oficjalnej fladze symbol lilii różni się od tego, który jest na oficjalnym herbie Florencji, także proszę uważnie przypatrzeć się tym symbolom, bo faktycznie się różnią. Lilia jest również w herbie metropolii florenckiej, nie mylić tutaj z archidiecezją florencką. Metropolia florencka to, szanowni Państwo, aglomeracja miejska, która zastąpiła prowincję w 2015 roku florencką. I tutaj również mamy na tarczy, ale dzielonej w słup czerwono-białej, tę właśnie lilię, charakterystyczną lilię miasta Florencji, ale wpisaną właśnie w tę tarczę dzieloną w słup w kolorach białym i czerwonym, tak jak powiedziałem wcześniej. I lilia również jest dzielona w słup w kolorach białym i czerwonym, wprost proporcjonalnie do tarczy herbowej. Lilia, szanowni Państwo, nie może być inaczej, jest również głównym symbolem największego klubu piłkarskiego w Toskanii i we Florencji, czyli ACF Fiorentina. Ten logotyp omówię w następnym odcinku. Będzie to trzeci odcinek w cyklu toskańskim. No i lilia, szanowni Państwo, już tak na koniec całkiem jest bardzo, bardzo popularnym symbolem w heraldyce powszechnej. Najsławniejszym herbem, który mógłbym Państwu tutaj dać za przykład, to oczywiście Fleur de Lys. Herb tak naprawdę godło państwa, monarchii francuskiej. No, śmiało można powiedzieć, że to był herb Francji do rewolucji francuskiej. To trzy lilie na niebieskim polu. Ale również w naszej polskiej heraldyce miejskiej mamy wykorzystanie symbolu lilii. Przychodzi mi do głowy chociażby herb Bielska-Białej czy miasta Nysa. Również w heraldyce kościelnej mamy wykorzystanie lilii jako symbolu Maryi i takim właśnie herbem symbolizuje się chociażby archidiecezja wrocławska. Szanowni Państwo, przypominam o cyklu toskańskim. Odsyłam Państwa do mojego pierwszego odcinka o właśnie herbie Toskanii. Zapraszam również do innych odcinków poświęconych heraldyce włoskiej, heraldyce ze Stanów Zjednoczonych, czy chociażby heraldyce polskiej. Na moim kanale oczywiście omówienie herbów, logotypów, ale również i znaków weksylologicznych, czyli flag. To tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!